Klirek z Chorzów wygrał z Konstraktem Lubawa 2-1. Spotkanie odbyło się na stadionie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie i był to pierwszy finałowy mecz Pucharu Polski w futsalu. Jak padły bramki, to ten mecz troszkę się otworzył. Głównie otworzył się przy drugiej bramce, gdy strzeliliśmy z karnego. Lubawa chciała za wszelką cenę wygrać ten mecz. Mocniej zaatakowała, my natomiast konsekwentnie graliśmy w obronie. Udało się wybronić ten wynik. Mimo że mecz na hali Morisu zakończył się zwycięstwem Klireksu, to chorzowski zespół dalej pracuje nad tym, aby stale podnosić jakość swojej gry. Na pewno jeszcze musimy swoją organizację gry w obronie poprawić, bo to zawsze trzeba poprawiać. Ja tak, wiadomo, że w ataku też nam nie szło, aczkolwiek było już troszeczkę lepiej niż z Gattą, także to mnie bardzo cieszy, ale będzie też przerwa reprezentacyjna, także mam nadzieję, że tam troszeczkę popracujemy nad naszą grą. Uważam, że powinniśmy mieć bardziej chłodne głowy pod bramką, ponieważ dzisiaj stworzyliśmy sobie dość dużo sytuacji, których nie wykorzystaliśmy. Więc chłodna głowa pod bramką i determinacja w obronie, uważam, że to będzie klucz do zwycięstwa. Cały czas są mecze, środa, niedziela i tego czasu jest mało. I tak naprawdę te mecze wyszarpaliśmy też serduchem i to jest fajne, że zespół jest naprawdę zdeterminowany. Ja jestem bardzo dumny z chłopaków, bo tyle serca, co zostawili, to aż miło się na coś takiego patrzy. W następnym finałowym meczu Pucharu Polski w futsalu zawodnicy Klireksu Chorzów zmierzą się ponownie z Konstraktem, tym razem grając jako goście na stadionie w Lubawie.